Dzień dobry Państwu. Witam Państwa po słonecznej stronie naszego spotkania. Odczytam Państwu list, refleksję pani Krystyny Janny. Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, w sensie idei, najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejsce, w którym ludzie korzystając z cudownej umowy, na mocy której jedni wchodzą na scenę, a inni ich słuchają i oglądają. Arystokratów ducha, serca i myśli, miejscem dla wyobraźni, szlachetności, sublimacji, ale nie pozwólmy, żeby był miejscem tylko dla elit. Starajmy się, żeby był potrzebą dla wielu. Gmach przy ulicy Cegielnianej. Obecnie teatr imienia Stefana Jaracza. To tutaj odbyły się pamiętne przedstawienia krakowiaków i górali, Celestyny, Burzy. Ogromną sumę ówczesnych złotych, czego połowę mieli włożyć sami łodzianie poprzez dobrowolne opodatkowanie się, poprzez kupowanie cegiełek i tak dalej. Proszę Państwa, wskazano także lokalizację tego Teatru Narodowego, mianowicie plac Dąbrowskiego. I Schiller przekonywał, że w ciągu 2 lat ten teatr stanie. Składać kwiaty będą pani prezydent Agnieszka Nowak i pan Jakub Wiewiórski, dyrektor Wydziału Kultury. Grażyna Wasylkiewicz. Po prostu ze stresu, przepraszam Państwa. Czuję ogromną odpowiedzialność, prowadząc w miejsce tak wspaniałej osoby jak pan Ryszard Wolisławski, tę uroczystość. Teatry lalkowe, pan Waldemar Wolański i teatr Jarek Arlecki. I pani Urszula Raczkowska. Teatr Pinokio, pan Konrad Dworakowski i pani dyrektor Joanna Osłowska-Struszczyk. Zapraszam grupę, która przyczyniła się do tego, że teatr świętowany jest w Łodzi w sposób szczególny.
tak szczególne, że nawet Warszawa zaczęła nas naśladować, proszę Państwa, w tym roku. Dziękuję, że Niemcy również przyszli na tę uroczystość. Zapraszam Państwa wszystkich, którzy chcecie w ten szczególny sposób uczcić ten dzień i złożyć pod pomnikiem pana Leona Schillera kwiaty. Bardzo proszę, żeby Państwo jakby docenili wagę tego, że jedna osoba stojąca na scenie ma Państwu coś ważnego do powiedzenia. Dlatego mam nadzieję, że Państwo jakby docenią powagę i wspólnie to razem przeżyjemy. Mili Państwo, co roku 27 marca, bo w tym dniu właśnie jest Dzień Międzynarodowy Dzień Teatru, w teatrach wygłaszane jest orędzie. To orędzie co roku pisze wielki, wybitny człowiek teatru. W tym roku napisała Krystyna Janda to orędzie. Ja nie przeczytam jego całego, ale ponieważ to jest taka tradycja, myślę, że to jest miła tradycja, że warto byłoby chociaż fragmenty przeczytać. I dosłownie dwa zdania. Teatr wydaje się dziś jednym z najczystszych, najszczęśliwszych, najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Miejscem, w którym ludzie, korzystając z cudownej umowy, wchodzą na scenę, a inni ich słuchają. Miejscem, gdzie inni ich oglądają, wciąż zastanawiając się nad największymi pojęciami ludzkości. Nad miłością, moralnością, prawdą i człowieczeństwem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru chciałabym złożyć wszystkim ludziom teatru i publiczności najlepsze życzenia z teatrem związane. Życzę wielkości, szlachetności, odwagi, prostoty, magicznych chwil. Wspaniałego, mądrego i dobrego teatru. Krystyna Janda. A już za chwilę Krystyna Stachowska. Nie myślałam, że doczekam dzisiejszego dnia. Jak będę wiedziała, że się rozkładam, znajdę sposób na zejście po tych schodach. Pamiętam wspólny niedzielny obiad z Mirulem i Wawrzynem. Trochę w tle poniedziałkowego badania. Miałam dziwne poczucie straty. Bardzo chciałam zatrzymać w sobie te godziny.
13 maja, w poniedziałek, pojechaliśmy z Mirkiem do Centrum Onkologii. Najpierw mammografia, potem biopsja, chwila oczekiwania. Bardzo długa chwila. Mówić? Pyta pani doktor. Mówić. Ma pani raka. Czy jest złośliwy? Każdy jest złośliwy. Słońce za oknem świeciło tak samo. Nic się nie zmieniło. Ubierałam się w lekkim transie. Wyszłam do Mirka, który czekał na mnie w holu. Mówię mu, mam raka. On na to, jak to możliwe, skąd tak od razu wiadomo. W domu natychmiast odzyskałam spokój. Dom to dom. Walka. Mam program i będę się go trzymać. Karnie wyknęłam bez popijania głupiego Jasia. Pamięć zastąpiła kamienna nieświadomość. Operację wyznaczono za 4 dni. I searched for love at the counter.
Od 2 lat realizowany jest i zbliża się ku końcowi, realizowany przez Uniwersytet w Sienie i miasto Siena oraz również i przez Polski Ośrodek Sztuki Gry z tożsamością. Twórcom programu chodziło o to, żeby pokazać, w jaki sposób migracja, ludzie wędrujący za pracą, w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu po Europie, wpływają na kształt różnych kultur w danym kraju europejskim. I just want to say this. This has been an attempt of relationship. To jest wynik mówienia o relacjach. During 9-10 days. Przedstawienie powstało w ciągu 9-10 dni. Przejście obok. Porządku. Jeszcze raz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Witam Was bardzo gorąco. Witam wszystkich mieszkańców w imieniu dyrekcji i Towarzystwa Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, który przygotował, Wasze Towarzystwo, jak już kolejny raz, przygotowało tym razem nie spektakl, nie koncert, muzykale, czyli Noc w Bibliotece, który zaprezentujemy na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że Państwo odwiedzicie teatr, ale nie tylko teatr, przez najbliższych kilka dni, jeżeli będzie ktoś zainteresowany. Teatr będzie na ulicy, teatr będzie w domach kultury, teatr będzie w kinie, teatr będzie również w teatrze. Muzyczny Nowy, Pinokio, Arlekin, Muzeum Kinematografii, organizatorów jest 23, także olbrzymia ich ilość. Każdy z tych organizatorów ma szansę coś pokazać. Każdy składa swój projekt i go realizuje. Po prostu. I tylko tyle. I aż tyle. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawy. Kiedy przemówi? Sądząc z twarzy, wyglądasz dość rozsądnie. Chociaż nie jest to zbyt mądre. Ale masz dość wykonu. A to długo. Na serdeczny gest czeka każdy z nas. Każdy z nas. Każdy z nas. Wietrze właściwy bądź nam kolegą. Wietrze, wysłuchaj nas. Wietrze właściwy, ciebie czekamy, tu w naszą stronę wiej. Zobaczysz, będzie ci dobrze z nami, a i nam z tobą dłużej. Dają trudne drzewa, ja ich pozdrawiam z imieniem obiecą ojcza ciebie. Oszustwa w geometrii, czyli musi być to koło.
chwilę wystąpi słynny teatr Donaldson's Bühler.